Run. Witajcie w kolejnym odcinku Tepy Talk. Dzisiaj wracamy sobie do butów wyjątkowych. Wracamy też do takiego trochę alternatywnego podejścia, które coraz bardziej mi się podoba. Myślę, że będę szedł za ciosem i starał się to robić częściej, w sensie wyciągał, starał się załatwić, pożyczyć, pogadać z kimś, pojechać gdzieś. Buty, które są wyjątkowe. I też zazwyczaj wyjątkowe buty wiążą się z jakimiś też wyjątkowymi ludźmi i wyjątkową historią. Nie wiem ile odcinków, 20, 30 odcinków temu, prędzej 30. Prezentowałem kilka butów, które pożyczyłem od mojego kolegi, kolegi po pasji, bym tak powiedział, Macieja. Ja chyba przedstawiałem go z nazwiska i nie miał nic przeciwko, Macieja Iłowieckiego, który zresztą mieszka w tym samym mieście co ja, który jest jedną z osób, która jest zdecydowanie wyróżnialna, jeśli chodzi o polskich kolekcjonerów. Ja tak z głowy bym wymienił pewnie 4-5 osób poza mną. Jeśli ktoś to ogląda i kolekcjonuje korki, ma ciekawe korki i myśli, że powinien być wymieniony, a ja go nie wymieniłem, no to dlatego, że cię nie znam, jakoś mi się nie objawiłeś, więc odezwij się proszę. Wiedziałem, że tutaj rozstawiam sprzęt do nagrywania. Wiedziałem, że niedawno pojawił się remake dwóch modeli, znaczy remake precyzjonów i akceleratory. I te buty, te białe precyzjony będą w kolejnym odcinku. Odezwałem się do Macieja, żeby nie pożyczył, bo wiedziałem, że zapewne będzie chciał kupić te buty i faktycznie jedne z nich kupił, a przy okazji pożyczyliśmy jeszcze jedne. Dobra. Wyciągnę z pudełka. Jak wygląda pudełko, mieliście okazję zaobserwować, jak je tutaj kładłem. Troszeczkę jest inne niż standardowe. Się ma tutaj taki, oczywiście opisane, limited edition, ma taki dzyndzel, za który ciągniemy. No jest tam jakaś niestandardowa oprawa, buty niestandardowe. W pudełku mieliśmy też worek. Buty są w stanie nowym, z tego co wiem. Maciej nie wie, czy kiedyś w nich zagra, czy nie. Być może, to jest kwestia pewnie jakiegoś tam humoru, pewnie tak. Słuchajcie, Adidas Predator, Accelerator to jedne ze starych, takich ikonicznych Predatorów. Zapewne kojarzycie w kolorystyce czarno-białej, czarno-biało-czerwonej. Czarno-biało-czerwonej, tak jest. Ja pokazywałem, czy pokazywałem oryginalne akceleratory, nie pamiętam. Akceleratory oryginalne były wypuszczone w roku 98, jak dla mnie. Grał w nich Zidane w Mistrzostwach Świata we Francji. Były już jedne remake'i tych butów parę ładnych lat temu. Całkiem niedawno je na Tepy Talk omawiałem. Adidas, z tego co pamiętam, w zeszłym roku, w 2018, wypuścił te buty. Po prostu kolejny remake. Kolejna przywołana kolorystyka. Faktycznie te buty również w takiej kolorystyce występowały, co nie jest takie oczywiste, bo w latach 90. oczywiście buty nie były wypuszczane w jakiejś wielkiej plejadzie kolorystyk. Akcelerator był w klasycznej czerni, był w tym kolorze, był w bieli i jeszcze był z dodatkami niebieskiego, ale to już nie była topowa wersja. I to by było na tle. Zobaczymy sobie, co tu w trawie piszczy. Oczywiście remake jak remake pokazuje design starego buta, pokazuje, kopiuje jego konstrukcję w bardzo dużej mierze. Zrobiony jest z innych materiałów, no bo też na logikę trudno by było dostać te materiały. Fabryki, które wtedy były i tak dalej, to już wszystko upadło, się pozmieniało, więc są nowe. No i mamy tutaj też wkomponowane zupełnie nowe jakieś rozwiązania i zazwyczaj one są przemycane w formie podeszwy, która oczywiście jest podeszwą zupełnie inną niż ta oryginalna. Co ciekawe, Akcelerator w swoim oryginale miał bardzo ciekawą podeszwę. Podeszwę bardzo współgrającą z designem. Takie były wystające elementy, naprawdę przekozacko to wyglądało. Tam wydaje mi się, że również daje radę. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z zewnętrznym usztywnieniem pięty, jak widzicie. Bardzo ładnie to wszystko współgra.
Podeszła w klasycznym stylu. Szczerze powiedziawszy, trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy ona jest zaczerpnięta, znaczy sama płytka bez usztywnienia pięty, bo to wiadomo, z Predatorów 18.1. Wydaje mi się, że jest to całkiem prawdopodobne, chociaż wydaje mi się, że tutaj to, że jest przeźroczysta i jednolicie przeźroczysta na całej powierzchni poza kołkami, to by była zmiana, bo pamiętam, że w tych Predkach to mi się jakoś ta podeszwa nie podobała w tych nowych, no ale już mniejsza z tym. Kolorystyka absolutnie piękna, w sensie no ja lubię, jestem fanem takich oczojebów, poza tym design tego buta, no tak samo, wiecie, w gruncie rzeczy ja tu wieloma rzeczami się będę zachwycał tak samo jak się zachwycam oryginałem. Kto to narysował, to po prostu no, świetna robota. Zobaczcie, ile tu jest różnych linii, jak się przeplatają, jak się łączą w całość. Rewelacja. Pewnie wielu by zapytało, zresztą mi też takie pytanie po głowie chodzi, o jakość skóry na tym bucie. I jakość skóry jest naprawdę bardzo dobra, najwyższych lotów. Natomiast tutaj też trzeba sobie jasno powiedzieć, że o ile but jest skórzany, to tutaj na nim się tyle dzieje, że wiele wartości z tej skóry jest gdzieś tam ginie. Ginie w lesie, niech będzie. Tutaj zobaczcie, ile materiałów jest połączonych. Tak, bardzo fajnie usztywniony jest ten but tutaj, w tej części, tak jak powinien być. Tutaj również. Gumki, bardzo fajnie wkomponowane. Gumki jak gumki, no jest to guma i tyle. Wspomagające oczywiście podkręcanie piłki, w jakiś sposób też wpływające na jej kontrolę. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Dodatkowo poprzestrzywane, żeby połączyć te materiały, żeby trzymać stopę w odpowiedniej pozycji. Język, taki duży jęzor wywijany, który, jak sobie o tym pomyślimy, to ten język to jest taki również w tych pierwszych, w gruncie rzeczy całkowicie niepasujący, nie? Bo taki bardzo retro, by się powiedziało, charakterystyczny kształt, ma nijak nie współgrający z tym butem, no a jednak już z racji tego, że po prostu taki język w tych butach był, pamiętamy o tym, się przyjął i nie za bardzo też idzie sobie wyobrazić te buty z językiem innym. Chociaż bardzo chętnie bym zobaczył akceleratory z językiem od Mani. Ciekawe, jakby to wyglądało. Tutaj mamy nierównomierną linię brzegu cholewki przy systemie sznurowania. System sznurowania w ogóle jest oparty na takich paskach, które mamy po wewnętrznej stronie, nie żadnych dziurkach i to za te paski ciągniemy. W miarę standardowa rzecz. Dziurka oczywiście, żeby się język nie przesuwał. Ten język od środka wyściełany jest takim dosyć fajnym materiałem syntetycznym, który jest jakąś miękkość tutaj wprowadza. Kołnierz wyściełany zamszem, wyprofilowany po prostu dobrze, tutaj nie ma co się za dużo rozwodzić. Wkładka. Ciekaw jestem, czy ta wkładka, trudno mi teraz będzie znaleźć i zapewne tak nie było. Wkładka grafiką odwzorowuje... No właśnie, wspominałem Wam o tej starej podeszwie, tak? Bardzo fajną wartością w tej starej podeszwie było to, że ona jeszcze tu miała takie zachodzące elementy, to bardzo współgrało z tymi trzema paskami, ale miała też charakterystyczny układ kołków i zobaczcie jak fajnie, naprawdę fajny, very nice touch, na wkładce odwzorowano właśnie ten stary układ kołków grafiką, rewelacja. No, ktoś kto wiedział o co chodzi, po prostu to robił. Wkładka wykonana z tego samego materiału, z którego robiony jest ten system Boost. Czy ma to jakąś wartość tam wielką, czy nie? To kwestia dyskusyjna. W sensie nie, że się wypowiadam negatywnie, po prostu nie wiem. Bo też rozumiem, że podeszwa jak jest z tego zbudowana, to ona jest miękka, czy sama wkładka. Czy tutaj jakąś wielką różnicę może robić? Nie wiem. Powiedziałem jak Kickster teraz, mam na takie, nie wiem. Dobrze. Od strony użytkowej na pewno te buty są dużo lepsze niż akceleratory z 98, bo są zdecydowanie lżejsze. Nie jest to jakiś niesamowicie lekki but i jest ok. Jakbym miał sobie porównać, to wydaje mi się, że są lżejsze na przykład niż skórzane Ace'y, które przecież mieliśmy jeszcze tam dwa lata temu, prawda? Bardzo tutaj usztywnienie pięty, świetne. Tutaj konstrukcja boku, która też usztywnia odpowiednio, nie pozwoli na pewno naszej stopie się przesunąć. To, co bym tu wpływ na podkręcanie, też rewelacja, na pewno but komfortowy. Zginia się, ok.
To, co bym, jedyne, co bym sobie życzył, kamera mi się jedna wyładowała, to, żeby tu front był trochę niższy, tak, jak sobie, o, żeby front był trochę niższy, bo tutaj takie podcięcia, coś takiego, to fajnie by było, żeby tu w jakiś sposób, to już by trzeba zmieniać konstrukcję, tak, to już by było trochę odmieniony, trochę taki remake jeszcze z ulepszeniami poza tym, że mamy inne materiały. By było trochę innego. To już tak jakby miał oceniać jako but piłkarski, a nie przez pryzmat remake'ów, przez pryzmat tam tego oryginału i tak dalej. To bym chciał, żeby front był trochę niższy. I to by było na tyle. To by była jedna rzecz, bo ogólnie rzecz biorąc, buty piękne. Świetnie, że Adidas to wypuszcza. Adidas bardzo fajnie korzysta z tego, że kiedyś robił coś dobrze. Oczywiście tu pewnego rodzaju pstryczek, ale umie to faktycznie wykorzystać. Nike trochę gorzej, a wiele rzeczy mógłby wykorzystać, ale to też pewnie znaczy, że po prostu to jest przed Nike, mogą to zrobić. A Adidas też widać, że w sposób konsekwentny, no na przykład mieliśmy już drugi remake przecież akceleratorów w kolorystyce klasycznej, tak więc to można zrobić zawsze. Jak widać. I bardzo dobrze, bardzo fajnie, bo świetnie im to wychodzi. Rewelacyjne buty. To była oczywiście edycja limitowana. Chyba nie do jakiejś konkretnej ilości par, którą Adidas by komunikował. No i tyle. Dziękuję bardzo Maciejowi za pożyczenie. A w kolejnym odcinku będą białe precyzjony, które jeszcze gorące są. Ładnie muszę zapakować, bo tutaj, jak w stanie nowym, to wszystko ma znaczenie. Woreczek. Ciach, ciach. Pamiętajcie o tym, co mówiłem, że jeśli ktoś z Was kolekcjonuje buty, a o nim nie wiem, to niech się odezwie, bo chętnie po prostu poznam i będę wiedział. A jeśli mógłby coś pożyczyć w jakiś tam sposób, byśmy sobie zrobili jakiś filmik. Tak po prostu, no wiecie, dla fanów w gruncie rzeczy, bo jakby mi to nie przynosiło przyjemności, bym nie robił. Dzięki za oglądanie, pozdro.